Tydzień Edukacji Globalnej jest szansą dla uczniów na to, żeby móc podzielić się swoimi refleksjami, spostrzeżeniami, pomysłami z uczniami z całego kraju. I to jest taki moment, gdzie oni naprawdę żywiołowo, niesamowicie do tego podchodzą. Ta forma, w jakiej jest realizowany właśnie Tydzień Edukacji Globalnej, gdzie jest stworzona specjalna platforma, bo oni tutaj mogą wyrażać swoje opinie, pisząc o nich, a dla nich to jest chyba obecnie najbardziej komunikatywna i taka podręczna forma. Głównym organizatorem Tygodnia Edukacji Globalnej w naszej szkole jestem ja jako koordynator wszystkich działań. Nauczyciele dostają materiały, z których korzystają przy realizacji tych zadań. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w realizacji różnych zadań, bardzo chętnie biorą udział we wszelkiego typu warsztatach i sami je również przeprowadzają. Tematy, które są poruszane podczas realizacji tych zadań, dla uczniów są bardzo ważne, bo oni później o nich dyskutują w szkole, na lekcjach z innymi rówieśnikami, bo to grupy tylko mogą brać udział w tych warsztatach, w tych realizacji zadań. Oni potem to przenoszą na platformę do swoich rówieśników. Oni przeprowadzają z tych zadań również zadania dla uczniów.